Witam Was w moich poradach. Dzisiaj owoc, nie warzywo, co jest najważniejsze, awokado. Zrobimy mus z tego, więc to potrzebujemy twarde, dojrzałe, fajne awokado. Jak sprawdzić, czy jest dojrzałe, mamy lekkiego kapsla, którego możemy wstawić do środka. Wtedy wiemy, że jest sprężyste, jest miękkie, że on wchodzi i tak samo dotykając skórę. Awokado musimy przekroić wzdłuż. Przekręcamy. Jak widzicie, z jednej strony mamy pestkę, z drugiej nie mamy nic. Przyjmujemy nóż, wbijamy i przewracamy. Następnie małym nożykiem możemy sobie robić delikatne nacięcia w środku. Za pomocą łyżki stołowej nasze awokado trafi do miksera. Pamiętajcie o tym, że cały kolor, smak i wartości wszystkie jakie są przy samym końcu, więc delikatnie musimy zeskrobać całą tą zieloną zawartość. Awokado jest w środku, następnie listki mięty, następnie sok cytryny. Ciekawą rzeczą jest użycie sitka, aby nam pestki nie wpadły. Odrobina soli, pieprz i łyżka jogurtu. Wszystko razem miksujemy. Ok, wstawimy sobie naszą konsystencję. O! Jak widzicie, jest fajny mus. Każdy sobie teraz może go doprawić na własny sposób, więc więcej soli, więcej pieprzu, bądź więcej kwasowości poprzez jogurt bądź cytrynę. Kolejna rzecz jest taka, pamiętajmy o tym, aby na sam koniec to wszystko, co jest, jeszcze przelać przez sitko, żeby żadne elementy tam nie zostały.